Dzień dobry, witamy wszystkich uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Nasze spotkanie jest o tyle wyjątkowe, że mamy oczywiście Dzień Ziemi, ale mamy gościa wyjątkowego i tu nie kadząc, takiego sobie kolokwializmu tutaj użyję. Muszę powiedzieć, że to spotkanie online niestety nie na żywo. Można byłoby nazwać wręcz ekskluzywnym. Z powodem jest oczywiście osoba wyjątkowa, która dzisiaj gości u nas. Jan Walencik, twórca filmów przyrodniczych, reżyser, scenarzysta, twórca 75 filmów. Dobrze pamiętam? Dobrze, ale najpierw dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. I zrewanżuję się, Wojtek, tobie za taki wstęp. To jest pytanie do wszystkich nas słuchających, oglądających, internautów. Jeden z nas dwóch jest dzisiaj solenizantem, bo skończył 50 lat. Zgadnijcie, który, proszę. Na pewno nie ja. Wszystkiego dobrego, Wojtek. Dziękuję, bór zapłać. Dziękuję. Tak, to ja jestem we własnej osobie. Zostałem przez Wojtka zwerbowany na to spotkanie. Bardzo mi miło. Pierwszy raz uczestniczę w takim zbiorowym zajściu przy pomocy kamery. Mi jest tym bardziej miło, że muszę powiedzieć, że my się znamy od 20 kilku lat. Tak? Ja pracuję około 25 lat w Igielskim Parku Narodowym i poznałem Janka przy okazji realizacji kolejnych jego filmów w obszarze Igielskiego Parku Narodowego. I żeby to nie była moja prezentacja, to muszę powiedzieć, że dzięki Jankowi zainteresowałem się filmem, fotografią przyrodniczą i w swoich również książkach dziękuję po wielokroć za wszelkie konsultacje, uwagi i tą wiedzę, przed którą się otwiera przede mną. To w kontekście tego, dlaczego ja jestem prowadzącym. Znamy się, jest mi przeogromnie miło. Panie Janie, kochany, 75 filmów przyrodniczych. Już myślałem, że powiesz 75 lat. Jeszcze nie. Tak, 75 filmów. 75 filmów przyrodniczych, tylko filmy to jest tak mało powiedziane, bo są wśród nich dzieła, na które składają się seriale, a w tych serialach są właśnie filmy, te części jakby serialowe. Ta najbardziej znana, którą chyba tak naprawdę stała się rozpoznawalne, to była saga Prastarej Puszczy, tak? Tętno pierwotnie. Saga i wcześniej Tętno. Tętno pierwotnej puszczy, tak, to ona dała. Pierwotnej saga prostarej, ale to... Saga prostarej puszczy, 10-częściowa, wielokrotnie emitowana w Telewizji Polskiej. Ty zdaje się, generalnie oczywiście współpracujesz z Telewizją Polską, chociaż również były projekty międzynarodowe, tak, które między innymi z Francuzami, które też odbyły się parę lat temu. Ale dobrze, twórca 75 filmów przyrodniczych, wielu też albumów, autor publikacji, autor tekstów, autor ilustracji, nawet nie wiem, bo teraz nie potrafię tego zaszeregować, bo sam siebie też nie potrafię. Fotograf czy fotografik? Tutaj wciąż trwają dyskusje. Ja o tym później powiem, jeśli pozwolisz. Zacz. Ale mamy Dzień Ziemi. Mamy Dzień Ziemi. Słowo wstępu jakby zostało powiedziane. Dla wielu z nas pewnie też niepotrzebnie, bo osoba Jana Walencika jest znana. Ale też nie tylko Jana Walencika, bo Bożeny Walencik. Bo to jest właśnie, chciałem skorygować to, co powiedziałeś, ponieważ właściwie prawie wszystkie filmy bez mała, może poza pierwszym, zrobiliśmy razem. Ale też chciałem powiedzieć, że jest jeszcze trzecia osoba. Krzysiek Komar. Nasz syn, ale to nie jest nasz syn. Krzysiek Komar, który jest tutaj w podglądzie, widzę, z którym od 93 roku wzięliśmy braterstwo filmowe ze sobą i tak w tym trwamy do dzisiaj. On na chwilkę wpadł do Białowieży, żeby trochę przy nas jakoś przeżyć przygodę. No i tak się ona ciągnie do tej pory. Więc tych winowajców jest więcej. Szczęśliwie nie rozkłada się to tylko na moje barki. 75 filmów przyrodniczych.
Jeszcze jedno, przepraszam. Mówisz 75 filmów przyrodniczych. Oczywiście w sensie liczbowym tak, ale muszę dodać, że niektóre z nich to są bardzo krótkie formy, trwające po kilka minut i dawniej nazywało się teledyskami, no ale była to jakaś regularna forma, więc liczebnie to tyle tego jest, ale mogę powiedzieć, że znakomita część z tej ogólnej liczby to są produkcje co najmniej półgodzinne, a często godzinne, więc regularne. Tak się usprawiedliwiam. Jak mi przedstawiłeś, ja jestem 50-latkiem, ty 70-latkiem, 75 filmów, rok ma 365 dni, 75 filmów, no to jest ogromny nakład pracy. To nie są te etiudy filmowe, bo tak ja to mogę nazwać, te krótkie, o których wspomniałeś, ale to są te wielkie produkcje, to są te potężne, 10-częściowe, chociażby Saga Prastarej Puszczy, 10 odcinków o poszczególnych gatunkach, bóbr, żubr, wilk, ryś, mały żuk, ryjówka i tak dalej, suweczka pamiętam. Tak. No to, są to wiązało czasem. No, przeciętny zjadacz chleba generalnie odpoczywa, wyjeżdżając gdzieś na wakacje. Ja wiem, że praca może być formą odpoczynku, jeśli to komuś sprawia przyjemność. Jest nawet temu jakby podyktowane przysłowie. Natomiast 75 filmów to jest ogrom pracy, 365 dni. Nie każdy dzień jest jakby terenowo do realizacji. Do tego jest przygotowanie scenariuszy, do tego jest montaż, do tego jest muzyka. Jak to się daje pogodzić? Jak to życie prywatne, jak to... tą pasję, no bo ty nie jesteś z wykształcenia, z tego co pamiętam, przyrodnikiem, bo jak po biologii, po ochronie środowiska, ty jesteś pedagogiem, z tego co pamiętam. Od razu ucinam, skończyłem pedagogikę na, przepraszam za wyrażenie, PIP-ie, czyli Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zaocznie ukończyłem, to nie jest dyshonor, można pracować i uczyć się i ja tak miałem akurat. Więc pytasz, jak to jest, że zabrakło lat w moim życiorysie, tak? Do tych filmów. Tak. No dokładnie tak się nie dzieje, ale rzeczywiście i z moją żoną, i z Krzyśkiem przyjęliśmy sobie taki ogólny jakby schemat postępowania co do pojedynczego filmu, że on... Zresztą to nie jest nasz wymysł, to jest praktyka tej roboty. Zawsze nam wychodziło, że jeden film godzinny, żeby powstał, potrzebowaliśmy mniej więcej roku, mniej więcej. Ale to doprawdy jest tylko z grubsza powiedziane, ponieważ jedne filmy wymagają kilku sezonów, powtarzania tych sezonów, a więc dwóch czy trzech wiosen, inne można zrobić w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Jak ktoś się postara, to może, i widziałem takich akrobatów, to potrafi zrobić w ciągu tygodnia film. No. My tego nie umiemy akurat, ale nie chcę się zrzymać tutaj na innych, bo o mojej robocie, o naszej robocie mowa. Tak się stało, że na przykład Sagę Prastarej Puszczy robiliśmy bez mała 10 lat. Czyli można przyjąć, że 10 części godzinnych to akurat jedna na rok. To jest zupełnie niezły wynik przy godzinnych filmach, ale też akurat w przypadku Sagi było coś bardzo szczegółowego, mianowicie szczególnego, mianowicie my robiliśmy wszystkie filmy naraz. Nie podchodziliśmy do pierwszego opowieści o wilku, skończyliśmy ją i przechodziliśmy do następnej, tylko robiliśmy je równolegle. Oczywiście z jakąś emfazą, naciskiem na ten czy kolejny odcinek, w zależności od tego, jakie były warunki do zdjęć i jakie aktualnie zwierzę było najbardziej, że tak powiem, na topie, w sensie aktorskim też przed kamerą. Ale generalnie no, próbowaliśmy to wszystko wcisnąć w ramy 10 filmów jednocześnie. Karkołomne to było, przyznaję, ale też jedyne rozwiązanie, no bo
To nie da się tak przy filmach przyrodniczych, gdzie mamy do czynienia z żywą materią, nie da się usiąść z ołówkiem w ręku, mimo że to robiłem wielokrotnie i rozpisywałem scenopisy, korygowałem ciągle te scenopisy, nie da się po prostu usiąść i zaplanować od do. Tego nie rozumieją często księgowe w firmach produkcyjnych, w tej liczbie, na przykład w byłej dla mnie Telewizji Polskiej. I zawsze to się jakoś nam wymykało. Oni gdzieś podskórnie wiedzieli, że pewnie o rok czy dwa nam się produkcja przedłuży. My dawaliśmy wcześniej sygnały, jeżeli już było takie zagrożenie. Ale wracając do tych wcześniejszych filmów, wcale nie prostszych, tylko trochę inaczej realizowanych, to też nam trochę schodziło. Na przykład Tętno Pierwotnej Puszczy to jest 5 części po 30 minut, prawda? Czyli mamy 2,5 godziny. I my realizowaliśmy je w 73, 4 i 5. Też nie przez cały okres. O tym napisałem w Smaku Białowieskiego Miodu, jak ktoś chciałby poczytać. To jest książka o tym, jak kręciliśmy ten pierwszy nasz serial, bo chcę, tutaj akurat będę może zbyt ambitny, ale chcę podkreślić to. Nie ma się czego wstydzić chyba. Chcę podkreślić, że Tętno Pierwotnej Puszczy i Saga Prastarej Puszczy były pierwszymi polskimi serialami telewizyjnymi zrealizowanymi jako seriale właśnie, z zamysłu, z nastawieniem produkcyjnym. Nie były to żadne kompilacje, bo oczywiście takie rzeczy bywały wcześniej, że ktoś zrealizował jeden film, drugi, trzeci, potem to połączono jakoś w niby serial, ale to nie był serial, w którym z jednej części wynikała druga, gdzie były różne związki i kolejna, gdzie były różne związki pomiędzy bohaterami i tak dalej, i tak dalej. No więc... Wojtku, wiesz co, zerknij w zakładkę czat. Mieliśmy tę... Zobacz, czy tam ktoś nie pisze, bo mi się wydaje, że piszą do was. Dobrze, przepraszam, bo miałem tutaj połączenie z naszym informatykiem, tak, żeby ci nie przeszkadzać, tak? Już, proszę, przepraszam, kontynuuję. A myślałem, że... Nie, miałem połączenie z naszym informatykiem, który do mnie zadzwonił. Dobra, rozumiem. No, w każdym razie akurat przy tętnie to... No, też mniej więcej w podobnym czasie to wszystko się odbywało. Mieliśmy pewne limity czasowe też. Znaczy one zawsze były, ale akurat chciałem wspomnieć o serii Żyjąca Europa, którą robiliśmy wspólnie z Anglikami, właściwie z całym konsorcjum różnych stacji telewizyjnych europejskich. I tamte limity były bardzo, bardzo jaskrawo określone, nazwy podrzecznie. Przepraszam, ktoś tam się włączył nam. Proszę o wyciszenie mikrofonu, bo ktoś się dołączył do nas, a słychać tło. Tak. Ale to się zdarza. Ktoś po prostu... Jesteśmy na żywo, więc to jest normalny... No, chciałbym w to wierzyć. To jest normalny kraj, normalny świat, przepraszam. I dlatego dworowanie też ma tutaj swoje miejsce. Podworowałem... Chyba tak bym odpowiedział na to, o co pytałeś. Albo jeszcze inaczej, nie krygując się specjalnie, powiem, nie wiem, tak wyszło. No po prostu jakoś nam się to udało w tym czasie. Sam jestem zdziwiony, ponieważ kiedy budowałem wspólnie z Krzyśkiem Komarem, budowaliśmy stronę internetową Żubrowej w 2017 roku, To sami nie mogliśmy się nadziwić, że tyle się tego uzbierało. I to była dla nas też taki, to był dla nas też taki rodzaj obligacji, żeby to wszystko pomieścić jakoś. I no pardon, ale spojrzałem na to z jakimś samoszacunkiem, że tyle się tego
udało zrobić. Ale myślę, że liczby, Wojtek, te wszystkie cyferki są mniej ważne. Ważne jest chyba, najważniejsze jest przecież, co to znaczy, jaką to ma wartość, prawda? Czy to dotarło do ludzi, czy docierało i czy wciąż ma szansę docierać. Niektóre nasze filmy wciąż są oglądane, co mnie bardzo cieszy. Są oglądane, też nagradzane, bo z tego, co pamiętam, obserwowałem twoją twórczość, to były nagradzane przecież te filmy i to nie tylko u nas w Polsce, ale również i za granicą. Ale wspomniałeś o Włodzimierzu Puchalskim. Tak. I powiedz mi... Dotykasz delikatnej tak, materii. Dlatego ja tak bardzo, bardzo ogólnie o tym wspomnę. Wiem, że na twojej drodze stanął Włodzimierz Puchalski. Ja nie chcę porównywać, że Jan Walędzik stanął na mojej drodze, czy Jana Walędzika, ale jakby... Ale porównuj, proszę bardzo. Nie, będę tego unikał. Natomiast, bo nie wypadam z tego tylko powodu. Natomiast no i ta postać, ten człowiek, wiem, że przygotowuje się do puchalszczyzny, do wyjątkowego dzieła. Jak wpłynęła na to, że dziś jesteś w tym miejscu, a ja mam przyjemność i my wszyscy z tobą dzisiaj rozmawiać, widzieć siebie i słuchać. Jak postać Włodzimierza Puchalskiego wpłynęła na twojego zespołu twórczość? Powiedziałbym tak na początku zasadniczo. Istotnie, albo jeszcze jakieś inne określenie tego typu bym tutaj przywołał. W każdym razie wszystko zaczęło się, zastrzegę się tylko, ja o tym wszystkim na początku Puchalszczyzny, dzieła, które niebawem będzie udziałem, mam nadzieję, wszystkich już, nie tylko moim i moich współpracowników. Zaczęło się to wszystko jeszcze w latach szkolnych, na początku liceum. Powtarzam się, gdzie pisałem o tym na stronie, opowiadałem, jak mnie pytano, ale skoro pytasz, wtedy wpadła mi w ręce książka Włodzimierza Puchalskiego Wyspa Kormoranów. Tak. A ponieważ ja byłem akurat, to była, zdaje się, od tego, żeby pamiętał, bo się pamiętało, to jest strona internetowa albo zapiski, więc teraz mówię z pamięci. Zdaje się, to druga klasa liceum była. Ja wtedy byłem dość biegły akurat w chemii nieorganicznej, ponieważ miałem wcześniej, jeszcze kończąc podstawówkę, miałem w domu takie małe laboratorium. Dzisiaj nikt nie pamięta książki Stefana Senkowskiego Moje laboratorium. Taka malutka książeczka lwowianina notabene, zawołanego chemika, który indoktrynował pozytywnie, czyli edukował takich młodych ludzi jak ja. I ja za jego przewodnictwem niejako, jako autora, zbudowałem sobie w domu takie laboratorium chemiczne. I o mały właśnie wysadziłem w powietrze naszego domu w Kazimierzu. To znaczy inaczej, mało go nie spaliłem, ponieważ pamiętam jak dziś, kiedy coś mnie podkusiło, żeby zmieszać pewną substancję z nadchloranem potasu, który był świetnym utleniaczem. I robiłem to w fiolce. Szkoda mi zawsze było niszczyć na doświadczenia kilku zdobytych z trudem próbówek, albo jak wtedy mówiono probówek od próby, to próbówka raczej, prawda, a nie probówka, ale niech będzie probówek nawet. Więc wykorzystywałem fiolki po rapacholinie, czy rafacholinie, lekarstwie, takie pomarańczowe, przeźroczyste, i do niej wsypałem tę pewną substancję plus nadchloran potasu. I też szkoda mi było bagietki szklanej, bo miałem jedną, więc śrubokrętem w tej fiolce zacząłem wiercić.
No i w tym momencie huknęło, fiuknęło, ja ze strachu, dobra, to był czerwony fosfor, ta pierwsza substancja, więc dużego punktu zapłonu, dużej temperatury zapłonu nie potrzebowała. Rzuciłem gdzieś pod szafę, starą taką, kiedyś w domach naszych były takie szafy drewniane, rzuciłem tę fiolkę i tam się zaczęło palić, ta szafa się zajęła, a ja czym prędzej pobiegłem gasić moją lewą dłoń, bo kciuk miałem zajęty ogniem cały czas i zawsze na kuchni stał taki garnek z wodą przygotowaną, chłodną, i ja do tej wody włożyłem rękę z ulgą, wyjąłem ją i ze zdziwieniem zobaczyłem, że ten fosfor płonie. Ale, więc takie to były moje początki. Dość powiedzieć, że mój tata zawyrokował koniec z laboratorium. Wszystko wylądowało w takim metalowym koszu na śmieci. Byłem tylko ciekawy, czy huknie stamtąd, czy nie. Nie huknęło. Takie były moje związki z chemią nieorganiczną. Później w liceum zaczęła się organiczna, to już mnie mniej bawiło, ale jakoś tak nie widziałem siebie, wtedy interesowałem się też biologią trochę i nie widziałem siebie specjalnie w białym kitlu właśnie w laboratorium, jako biologa czy chemika, takiego analityka. Jakoś mnie ciągnęło zawsze w teren, do przyrody. I jak zobaczyłem tę książkę Wyspa Kormoranów, no to był po prostu impuls. To był taki znak gdzieś z góry czy od losu, jak kto woli, kiedy ja poczułem, że to jest to, co ja chcę w życiu robić. Czyli co? Czyli pokazywanie przyrody przy pomocy fotografii, a jak jeszcze tam zobaczyłem, jak oni to ją filmowali, no koniecznie przy pomocy filmu. Przecież ja znałem filmy Puchalskiego z tych szczenięcych lat szkolnych, ponieważ u nas i wtedy w innych szkołach podobnie był taki zwyczaj, że przynajmniej raz w tygodniu dzieciarnia była skrzykiwana na seanse filmowe, wyświetlane, wtedy to było rozwożone, tam wypożyczane były te filmy, Centrala Rozpowszechniania Filmów zresztą się to nazywało. I te filmy były pokazywane przy pomocy projektora 16-milimetrowego z całym tym, z tą atmosferą terkotania tego projektora, z głośnikami, z których rwał się dźwięk, i wyświetlane to było na białej ścianie. Pamiętam, przed aulą na schodach siedzieliśmy, rzutnik był na górze i te filmy oglądaliśmy właśnie tam. Między innymi właśnie filmy Puchalskiego, więc ja je chłonąłem wtedy i uzmysłowiłem sobie, że to właśnie one były wykonywane w ten sposób, jaki on opisywał i obfotografował, pokazał w Wyspie Kormoranów. Więc idąc za takim przykładem, kiedy ktoś mnie w internecie skomentował ładnie, napisał o mojej robocie, o naszej robocie i tak trochę nie z Polska napisał, ja też tak chcę, to ja bym powiedział, sparafrazowałbym to, co powiedziałem w stosunku do tamtego mojego pierwszego spotkania z Puchalskim, tego książkowego, ma się rozumieć, to ja wtedy chyba powiedziałem sobie gdzieś w duszy, ja też tak chcę. I chcieństwo to jedno, a możliwości i rozwój to drugie. Trochę zabrało mi lat, żeby do tego dojść. Najpierw była fotografia, oczywiście pierwszymi obiektami była przyroda. Jakiś, pamiętam, strzyżyk, którego w ogóle na zdjęciu to chyba do dzisiaj nie widać, ale ja wiem, że on tam był. Takie to były pierwsze prace. A potem powoli, powoli, tendencyjnie robiłem różne rzeczy w życiu, ale starałem się skończyć studia, starałem się zawsze być koło fotografii, a później jak tylko pojawiła się okazja, to natychmiast wskoczyłem do filmu.
Ślicznie. Mamy ten Dzień Ziemi i teraz... Przepraszam, ponieważ mówiłeś o, pytałeś o osobę Włodzimierza Puchalskiego, to chciałbym to jakby skonstatować, czy podkreślić, zakończyć właściwie tę wypowiedź, tym mianowicie, że przez wiele lat zajmowałem się twórczością Włodzimierza Puchalskiego, no powiedzmy, ty akurat mnie zrozumiesz jako człowiek nauki, powiedzmy, że naukowo. Otóż w 1985 roku miałem otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologii, tam był zakład wiedzy o filmie. Moją promotorką była pani docent Paula Wert, a tematem rozprawy, zgadnij, był Włodzimierz Puchalski. To się nazywało, ten tytuł roboczy nazywał się Włodzimierz Puchalski, życie i dzieło, kropka, fenomen twórczy. Ta rozprawa nigdy nie doszła do skutku, nie tylko z tego powodu, że pani docent zmarła, później zmarł mi drugi promotor, a potem wreszcie Maciej Łukowski, były dyrektor Wytwórni Filmów Oświatowych, ale i docent w Szkole Filmowej w Łodzi. Po prostu jak to się stało, ja poczułem jakieś fatum nad tą moją niby naukową robotą, czy prawie naukową robotą i powiedziałem dosyć, obiecałem Alanie Puchalskiej, wdowie po Włodzimierzu Puchalskim, że zrobimy film poświęcony jej mężowi, on się będzie nazywał Puchalszczyzna i zamiast tej rozprawy powołam do życia książkę pod tym samym tytułem, taką monograficzną, pokazującą jego życie i twórczość. Otóż film powstał i on powstał zaraz po, a właściwie równolegle z tętnem. Robiliśmy zdjęcia, zwłaszcza pod koniec zdjęć do tętna pierwotnej puszczy i on się ukazał w 96, Krzysiek, chyba, tak, roku? Tak myślę. Czyli zaraz potętnie. Natomiast książki nie udało mi się stworzyć w takim kształcie, w jakim chciałem. Przez lata całe to było dosyć proste. Powód był dosyć prosty. My wpadliśmy w sidła filmu, a właściwie na własne życzenie wpadłem w nie. I każda produkcja, wtedy tak było, jakoś tak pod koniec miała już, owocowała tym, że przed nami była kolejna produkcja, więc mieliśmy jakby ciągłość i nigdy nie było czasu, żeby przerwać tę, nazwijmy, hossę. Więc nie było czasu na to, żeby się tą monografią zająć. Tak naprawdę dopiero w roku 2006, kiedy byliśmy w najlepszym momencie tworzenia sagi Prastarej Puszczy, mieliśmy skolaudowane trzy części. Okazało się, że personel TVP zupełnie się zmienił, a przynajmniej ten zawiadujący. Powiedziano nam, że dopiero będą na nowo kolaudowane te nasze filmy. No bo nowe przyszło i nowe wiedziało, że trzeba to skolaudować, co już zostało skolaudowane. No tak jak znamy te przypadki, nie ma co utyskiwać. Przyzwyczailiśmy się do tego niestety. W sumie ta kolaudacja w 2006 roku skończyła się dla nas wielką goryczą. Obsobaczono nas od różnych. No tylko dzisiaj akurat telewizja jakimś dziwnym trafem wciąż jeszcze, może nie sprzedaje sagi, ale wciąż ją emituje. Ciekawostka. Tak czy owak mieliśmy pewną zapaść taką psychiczno-twórczą, no bo jak tu było się zajmować sagą, kiedy nie było klimatu do niej. Okazało się, że zostaliśmy my sami, my twórcy, nasza trójka, no może czwórka, piątka w porywach, ale nie producent główny. No więc żeby się nie dać, żeby nie dostać tego przysłowiowego doła,
to ja rzuciłem się w wir, nie zgadniesz, Puchalszczyzny. Tylko po latach okazało się, że otworzyłem puszkę Pandory. Nie z Pandorą, wiem, jak się mówi, puszkę Pandory. No w każdym razie, dlaczego? Dlatego, że w międzyczasie pojawił się internet, czyli możliwość podróżowania, przemieszczania się, zdobywania, szukania, możliwość sprawdzania archiwów, zapuszczania kwerend i tak dalej, i tak dalej. No rzeczy, których nie było. No i tu dopiero wsiąkłem. Bez reszty, poczubek głowy, zaczęła się wtedy ostra jazda z Puchalszczyzną. Ona trwała kilka dobrych lat. W międzyczasie pojawił się Tomek Ogrodowczyk, nieżyjący, świętej pamięci. I jakoś zaczęliśmy też współgrać. On zajął się wtedy przywróceniem pamięci Puchalskiego poprzez te cztery dawne książki zielone, które tak fajnie opracował i zrealizował w sumie, oraz tej piątej werki Włodzimierza Puchalskiego plus te wydania, trzy wydania z płytami, z jego filmami. Bardzo biegłem, bardzo starałem się, żeby jak najszybciej skończyć tę Puchalszczyznę. Wyobraź sobie, że ona urosła z opasłego tomu, urosła do dwóch opasłych tomów. Okazało się, dobra, nie będę męczył wszystkich, od półtora roku Puchalszczyzna jest gotowa. Jest gotowa w PDF-ach drukarskich przeznaczonych do druku i nie mogę tego zrealizować. Wyszły z tego dwie książki, dość spore, każda ma po 700 stron. Czyli 1400 stron, jest tam mnóstwo ikonografii, tych ilustracji jest ponad 3000, nie może być inaczej, jeśli jest mowa o fotografie, prawda, i filmowcu, który zresztą nie szczędził aparatu na dokumentowanie swoich poczynań różnych i rodzinnych też sytuacji. Dość powiedzieć, że przez pandemię chyba trochę jakoś się zaczarowała ta Puchalszczyzna skończona i nie mogła ruszyć z miejsca, ponieważ ewentualni mecenasi, którzy byli poumawiani lub mogli być poumawiani, nie będę tu zdradzał szczegółów, no z tytułu ogólnych trudności, nazwijmy to umownie, wycofali się. Nie miałem siły sprawczej, żeby coś w tej materii zrobić. Na domiar wszystkiego, niestety w grudniu odeszła z tego świata Hania Puchalska. Zmarła w swoim mieszkaniu pod Gdynią. I to był taki impuls, trudno było nam się pozbierać wszystkim, bo byliśmy z Hanką bardzo blisko. Ona przeczytała Puchalszczyznę i no, była cała w skowronkach. Pamiętam, jak często telefonicznie się kontaktowaliśmy, po parę godzin to trwało zwykle, jak mówiła, że ona tak wiele dowiedziała się o swojej rodzinie z tej książki, no ale oczywiście korygowała mi różne rzeczy wcześniej, pomagała też, starała się, żeby znaleźć forsę, środki na wydanie tej książki. Jak się okazało, nie było jej przeznaczeniem zobaczyć tę książkę we własnych rękach już w tym ostatecznym wydaniu. Ja w styczniu tego roku zacząłem mocno pracować nad tym, jak jednak spróbować ją wydać. Okazało się, że z żadną drukarnią się nie dogadam, ponieważ koszty druku wzrosły niemiłosiernie. Ty też masz swoje książki, wiesz jak to, też nad nimi pracujesz, wiesz jak to wygląda. No to jest coś, powiedziałbym, niepoczytalnego, bo jeżeli o 1/3 nagle koszty produkcji, koszty wydania rosną, to nikogo nie będzie stać na kilkaset tysięcy, żeby wydać.
w porządnym nakładzie, prawda, tę książkę. Powiem tylko, że to te dwa tomy będą ważyły, ostatnio jakoś tak robimy książki na kilogramy, ważyły 10 kilogramów razem. No i właśnie, ale to nie jest tylko wesołkowatość tutaj moja, tylko czy pyszność jakaś, tylko fakt w rzeczy samej, ponieważ papier przelicza się jego gramaturę na kilogramy, a te kilogramy kosztują. I to są dopiero złotówki, które brzęczą w uszach albo po prostu otumaniają. Co zrobiłem w tej sytuacji? Postanowiłem działać tak, jak potrafię sam i zrobić to, co sam mogę zrobić. Ponieważ mieliśmy z Hanią Puchalską taką niepisaną umowę, w jaki sposób ukaże się Puchalszczyzna, mianowicie, że najpierw będzie w twardych oprawach jako książka, a później, jak będzie miała jakieś powodzenie u czytelników, to zrobimy z tego e-book czy dwa e-booki i one pójdą w eter. Niech to będzie taki pomnik dla Włodzimierza Puchalskiego od autora. Tak się nie stało, ale właśnie postanowiłem odwrócić ten układ. Myślę, że nie chcę się na próżno deklarować, ale w tej chwili przebudowuję stronę internetową bardzo intensywnie, też na okoliczność właśnie Puchalszczyzny, żeby ona mogła się tam pokazać, żeby mogła być udostępniana i wprost sprzedawana. Krótko mówiąc, mniej więcej w ciągu miesiąca, no może półtora, a może wcześniej, zobaczę, powinienem być w stanie rozpocząć uwalnianie Puchalszczyzny, całej tej wiedzy światu. Państwu, wszystkim ludziom, których to będzie interesowało. W ten sposób mogę zrobić coś od siebie. Nie chcę dłużej trzymać tej wiedzy, którą zdobyłem, tej pracy, którą włożyłem, po to tylko, żeby ona nie doszła do skutku. Nie wiem, jak długo los obdarzy mnie szczęściem jeszcze, ale nie chcę dopuścić do takiej sytuacji, że zaprzepaści się cała ta robota i cała ta wiedza, bo chcę powiedzieć bez cienia fałszywej skromności, że jest tam naprawdę mnóstwo informacji, mnóstwo rzeczy, które nie były publikowane nigdy, a które były moim udziałem dzięki Alanie Puchalskiej, dzięki Hance również i wielu innym osobom. I chciałbym się tymi sprawami, tą wiedzą podzielić ze światem najzwyczajniej. Chyba każdy autor tak ma. Tak. Więc tak bym to skonstatował, znaczy skończył tę część na temat Włodzimierza Puchalskiego. Ja o nim nie zapomniałem. On wywarł naprawdę duże piętno na mojej robocie, ale też nauczył mnie jakby z zaświatów jednej rzeczy ważnej. Nigdy nie wdrapuj się po plecach swojego mistrza. Tak to wyszło patetycznie trochę, ale coś w tym jest, bo muszę powiedzieć, że jak no gadułą jestem w tym momencie, może nie tylko w tym, jak rozpocząłem, no znowu wybacz Wojtek, naukowcu, rozpocząłem tak zwane badania, miałem swój warsztat metodologiczny cały zbudowany, stworzony do różne elementy, którymi się zajmowałem i miałem taki kwestionariusz, który rozesłałem do różnych polskich fotografów, jak za chwilę może powiemy, może fotografików przyrody, z pytaniami dotyczącymi ich stosunku do Włodzimierza Puchalskiego, jego roboty, jego dzieła przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. No i było coś takiego, właśnie to ta lekcja, której mi Puchalski z zagrobu udzielił, było coś takiego, że kilka osób, jedna przez drugą, zaczęły mi zacząłem czytać ich odpowiedzi, to jakby słyszałem wielogłos.
Ja jestem następcą Włodzimierza Puchalskiego. Tak, to jest bardzo często. Mówi, ja jestem kontynuatorem jego dzieła. Ja sobie dodawałem, nie, to ja jestem, znaczy nie o sobie, tylko do wypowiedzi tej osoby. I tak dalej, i tak dalej. I to w trzech lub czterech przypadkach tak było. Pomyślałem sobie, choroba jasna, co ja tu robię w tym towarzystwie. Ja też tak chciałem. To nie tędy droga. Żaden, nie będziesz gościu żadnym zastępcą, następcą. Nie będziesz kontynuatorem. Masz robić swoje. On mi to jakoś powiedział, Puchalski. Tak, ja spotkałem się również z takimi ocenami własnymi ocenami wśród fotografików i fotografów, bo tego jeszcze tutaj jakby nie zdefiniowaliśmy. Do głowy, do tej łepetyny, którą mamy jedną, tylko jedyną, trzeba sobie wbić, że największym honorem, jaki autor może mieć, jest robić swoje. Tak, absolutnie. Rzeczywiście spotkałem się kilkukrotnie z takimi bałwochwalnymi ocenami własnymi, jakby płynącymi ze strony fotografów. Ja jestem następcą Puchalskiego, wtedy oczywiście budował mi się wielki rogal i uśmiech. Jesteśmy ograniczeni czasem, mamy jeszcze 10 minut. Janku, ja jestem teriologiem. Ty zajmujesz się filmem przyrodniczym 40 parę lat, tak? 4 dekady. Ja w Parku Wigierskim pracuję 20 kilka lat. Ale pomimo tego, że to są tylko te 2 dekady, to ja widzę zmiany w środowisku. Może nie tylko w środowisku, ale generalnie w przyrodzie i to jakby na korzyść. Mamy ten dzień Ziemi, mówi się bardzo dużo złego na temat stanu naszej planety. Mówi się o tym, że agresywnie wchodzimy w przestrzeń zwierząt. Mówimy o tym, że zmieniamy środowisko. A z drugiej strony ja zauważyłem taką jakby pewną prawidłowość nie tylko u nas w parku, ale też w obszarze całej Polski, że faktycznie my wchodzimy w tą przestrzeń, rozbudując drogi, miasta i tak dalej. Natomiast ja zaczynałem 2 dekady temu ponad pracę w parku, to ja widziałem raz, 2-3 razy w tygodniu jelenie. Natomiast w tej chwili jednorazowo potrafię zobaczyć 150. I jak mówię to kolegom, to haha, się śmieję, ja widziałem 250 w jednym miejscu. I ten poligon jakby dla fotografa, dla przyrodnika w tej chwili jest dużo bardziej korzystny. Jest jakby łatwiej dotrzeć do tych obiektów, które nas interesują. To jest jako filmowców, jako fotografików, obserwatorów, ochroniarzy przyrody i jakby do tego nie podejść. I to jest taka prawidłowość. Z jednej strony utyskujemy na to, że niszczymy ten świat. Na pewno jest w tym wiele prawdy, mamy ocieplenie klimatu i tak dalej. Natomiast widzimy te korzystne te zmiany, które ułatwiają filmowcom, fotografom przyrody warsztat pracy poligon. Jak ty to widzisz, jak zmieniał się według twojej oceny i twojego doświadczenia stan naszej Ziemi, planety w trakcie kolejnych dekad pracy Bożeny, Jana Walędzików, Krzysia Komara, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Powiem tak, pozwolisz, że najpierw jeszcze malutki, króciutki naprawdę wtręt. Przepraszam, mamy 10 minut. Dobra, króciutki wtręt, obiecałem, że będzie o fotografikach, fotografach, a fotografikach. Otóż tak, termin fotografik ukuł kiedyś świętej pamięci najzacniejszy fotograf, pan Jan Buchak. I on miał na myśli odróżnienie fotografa artysty od fotografa rzemieślnika. W tamtych czasach to mogło się tak słuszne wydawać i to mogło tak wyglądać. Dzisiaj to się zaciera. Dzisiaj bardziej mówimy twórca może. Oczywiście wciąż fotografia artystyczna wykonywana jest przez fotografów, również nie tylko przez fotografików. Jeżeli ktoś mówi, ja jestem fotografik artystyczny, no to już popełnia pleonazm, no podwójny aksel. W ten sposób nie można o sobie mówić. Zresztą ja myślę, że najfajniej jest, jak naszą robotę oceniają inni, a nie tylko my sami. Bo jeżeli kreujemy się od razu na artystów, to tak jakbyśmy mieli jakiś krzyżyk na drogę i od razu wiedzieli, że my nieomylnie dajemy od siebie wspaniałą twórczość. Do tego się dochodzi, może długo nawet pracą i
te efekty decydują o tym jednak, czy to jest wartość artystyczna, czy nie. Tak czy inaczej, dla mnie żadnym dyshonorem jest to, że jestem fotografem i podkreślam, jestem fotografem, ale ostatnio właśnie zacząłem na inną nutę, już nie wstydzę się mówić o fotografii artystycznej we własnym wydaniu. Powiem więcej, na stronie internetowej mojej jest mowa o nowej wiośnie staruszka, czyli mnie, emeryta, który znalazł teraz zupełnie inne hasło niż dawniej. To jest hasło czas na nową pasję, fotografia artystyczna z natury. I to jest to, co mnie przepełnia właśnie teraz. Wracając do stanu, do pytania o stan naszej przyrody i ewentualnie możliwości eksplorowania filmowego, fotograficznego. Pewnie tak jest, jak mówisz, że w różnych rejonach ten zwierzostan się zwiększył, ale w innych uszczuplił. Znowu, czy chodzi o ilościowe wartości, czy jakościowe? Ja mogę powiedzieć na tę samą nutę, co ty, że u nas regularnie obserwuję na polanie przed moim domem, na polanie białowieskiej, watahę wilków po kilkanaście sztuk. Przepraszam najmocniej wszystkie wilki, popełniłem nietakt, który sam tępię. Kilkanaście osobników zawsze, mówmy osobniki, nie mówmy sztuki o zwierzętach. Zapędziłem się, więc nikt nie jest doskonały. I to by świadczyło o tym, że jest im dobrze, no bo rzeczywiście, znaczy dobrze, że mają swoją przestrzeń, że w niej funkcjonują. I rzeczywiście w wielu miejscach, ale przyznasz Wojtek, mają tutaj znaczenie parki narodowe i obszary chronione różnego rodzaju. W wielu miejscach zwierzyna ma jakby przestrzeń, ma swoją przestrzeń do życia i może się rozwijać, ale są też miejsca, gdzie ona jest wypierana. Są kolejne miejsca, gdzie zwierzęta potrafią się do warunków naszych, tych cywilizacyjnych, mam tu na myśli krajobraz przecięty drogami, krajobraz miejski, podmiejski i tak dalej, zindustrializowany, zwierzęta potrafią się tam znaleźć. One też potrzebują przestrzeni do życia i wysycają każdą pięć ziemi, można powiedzieć. Ale jak to się ma do historii, do tego, co było i do tego, co jest. Może poprzez pryzmat Włodzimierza Puchalskiego spróbuję. On mówił za swojego życia, że ta przyroda już jest ubożuchna w stosunku do tego, co pamięta z młodości, tak mówił pod koniec życia, że jest jej mało, naprawdę mało. A my, ja na przykład zazdroszczę jemu tego, co i zazdroszczę sobie, tego, co w moich młodych latach widziałem w przyrodzie. Na przykład z punktu widzenia Puszczy Białowieskiej, w której jesteśmy zasiedzeni, patrząc, powiedziałbym, że ona trwa. Mimo całej tej niesławnej historii z kornikiem, mimo różnych zawirowań, ona trwa i powiem więcej, ona będzie trwać. Tylko że to nie zawsze jest już ta sama puszcza. Ja pamiętam te naprawdę potężne drzewa, które poszły, które wyjechały na samochodach z tej puszczy. Pamiętam je z lat początku 80., całych 80., jeszcze 90. Jak robiliśmy tętno, to znaliśmy naprawdę wiele miejsc, gdzie szliśmy jakby po omacku wprost tam, gdzie najlepsze mateczniki były, gdzie ta przyroda była w całej swojej tej najdzikszej krasie. Dzisiaj coraz mniej jest tych miejsc i niestety powolutku to wszystko ubożeje, więc zależy o czym mówimy. Ja też widzę na polanie białowieskiej całe chmary jeleni. I czasem, jak są przeloty ptasie, to widać wielkie stada różnych gatunków. Ale to jest takie trochę efemeryczne.
myślę, że może to nie chcę, żeby to było jakieś memento, ale mam taki przykład jakby z zamiedzy naszego podwórka. Co roku, kiedyś, dawniej, słyszało się wiosną to pit-pilit, pit-pilit, pit-pilit. Przepiórki, kilka par przepiórek było tutaj. Teraz nie tylko dlatego, że ja trochę przygłuchłem, że wzrok mi się podobnie jak włosy trochę że słuch mi się przerzedził, ale żebym nie wiem jak się wsłuchiwał. Mam urządzenia, mogę przy pomocy mikrofonu kierunkowego usłyszeć wszystko, co chcę, w razie czego, ale przepiórki już właściwie chyba nie ma. Nie miałem okazji, a jestem tutaj co dzień, prawda? Więc to jest taki znak, że przyroda uchodzi, dla mnie przynajmniej. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak kiepsko, ale nie jest dobrze. Jest kiepsko, właśnie jest kiepsko. To, że coś jest, to nie znaczy, że widzimy tu i ówdzie, że mamy wrażenie, tak jak ty mówisz o tym, że ta zwierzyna jakoś, gdzie wcześniej jej nie było, ona się pokazuje. A może to jest tak, że ona się pokazuje dlatego, że już w innych, że te miejsca są dla niej rarytasem teraz, po prostu, gdzie może przebywać, że nie jest spychana w cudzysłowie oczywiście, z innych dawnych swoich ostoi, bo my ciągle potrzebujemy miejsca. Ja mam taką refleksję. Ciekawe, czy ktoś mi odpowie na to pytanie. Co, znaczy to jest może nawet w tym momencie przyszło mi do głowy, że to byłby cytat Stętna. Moja żona pyta tam pod koniec filmu, kiedy mówiliśmy o roli człowieka, zapytała, co człowiek dał puszczy? Właściwie nic, bez przerwy tylko brał. Ja bym to rozszerzył. Co człowiek dał światu? Poza swoją intelektualnością, człowiek jako gatunek. Czy on jest, ja nie chcę spiskowej teorii tutaj ukuć, ale w jaki sposób my przysługujemy się przyrodzie? W jaki sposób funkcjonujemy w niej? Potrafimy brać, czerpać. A co dajemy od siebie? Nie chcę być, żeby to zabrzmiało piękno duchowo, ale projekt, nad którym pracuję teraz, taki bardzo fotograficzny, troszeczkę film, też filmowy, Z zapadnym tchem on się nazywa, on jest pięcioletni, zacząłem w pierwszy dzień wiosny ubiegłego roku, a chcę skończyć na swoje 70. urodziny. To jest rzecz, multimedialny projekt, który chce dać od siebie tej puszczy i ludziom. Nie dlatego, że jestem taki uczciwy, ktoś by powiedział, czy taki wzniosły. Nie. Ja po prostu myślę, że trzeba spłacać daninę, bo zaciągnęliśmy jakiś kredyt, robiąc ten film, tamten film, filmując takie zwierzę, inne zwierzę. To, co mogę dać od siebie światu, to jest moja robota, moja praca, moja twórczość. Chciałbym, żeby to zostało w jakiejś skarbnicy naszego dorobku, ale no nie chcę być niepożyteczny, przynajmniej w ten sposób, bo myślę, że my jesteśmy wielkimi konsumentami. Jeżeli spojrzymy na przyrodę tak stricte z punktu widzenia ekologii, prawdziwej ekologii, nie tej od masła roślinnego czy jakichś innych rzeczy, tylko jako nauki o zależnościach między organizmami samymi i między środowiskiem, no to mamy tam piramidę pokarmową na przykład i my jesteśmy absolutnie konsumentami najwyższego rzędu, już wyższego nie ma. Chociaż nas są nad nami, czasami nas coś zjada. Ja nie mówię o bakteriach, rikecjach i innych drobnych organizmach, wirusach, chociaż to była lekcja, proszę bardzo.
ta pandemia była lekcją, że wszyscy jesteśmy z natury, wszyscy jesteśmy tworami przyrody. Nam się wydaje, że my jesteśmy z betonowych miast, z asfaltowych ulic i tak dalej, i tak dalej, czyli z całej naszej ciężkiej cywilizacji, ciężkiej właśnie dla natury, bo chciałem jakiś tutaj przymiotnik, jakiegoś przymiotnika użyć, ale powstrzymałem się, jak ciężkiej, nieznośnej cywilizacji. I tak próbujemy czasami odwracać coś i wracać do przyrody, coś jej podarować od siebie, to znaczy pozbawić ją swojej uciążliwości, tego bycia uciążliwym dla niej. I czasami gdzieś przywracamy jakąś łąkę, jakiś rezerwat tworzymy. Zachowujemy się tak, jakbyśmy byli panami stworzenia, a wcale nie jesteśmy. Ja wiem, że my musimy żyć. Jesteśmy drapieżnikami w tym łańcuchu, ale to mi nie przeszkadza też myśleć, mieć takiej właśnie refleksji, co my tutaj robimy, jaką rolę pełnimy. No bo jeżeli tylko mamy dowodzić, no to mnie to nie bawi akurat i to nie jest opowieść dla mnie. Akurat, bo myślę, że przez te, i już na tym skończę, myślę, że przez te wszystkie lata, kiedy tworzyliśmy filmy, książki, albumy, na różny sposób staraliśmy się popularyzować przyrodę, zwłaszcza polską, zwłaszcza puszczańską, to nauczyliśmy się trochę patrzeć na ten świat i czego to nas nauczyło? No, wielu wątpliwości, że my ludzie postępujemy naprawdę nie fair. To jest nie halo, jeżeli tylko żądamy, a nie dajemy nic od siebie, albo prawie nic od siebie. Ale też w takim wymiarze bardziej humanistycznym, ludzkim, nauczyło to mnie jednego. Już kiedyś o tym wspomniałem, że jak obcowaliśmy ze zwierzętami zwłaszcza, a zwłaszcza tak face to face przy naszej tej największej serii, czyli Sadze Prastarej Puszczy, to one nam pokazały, że wcale nie jesteśmy najmądrzejsi. Ale też mam wrażenie, że przyroda nauczyła nas wrażliwości, nauczyła nas empatii, i sama nauczyła nas patrzeć krytycznie na nasz gatunek. Chciałbym żyć w zgodzie z naturą. Ślicznie. Ja miałem zadać takie kolejne pytanie, co mamy ten Dzień Ziemi, co mogę zrobić z okazji Dnia Ziemi, jak my jako społeczeństwo możemy chronić przyrodę i to w nawiązaniu do waszej pracy, twojej, Bożenki i Krzysia, wieloletniej, ale odpowiedź jakby tu już padła, ta edukacja poprzez... Ja myślę, że, przepraszam, że ci wchodzę słowo, myślę, że to jest dość symboliczne pytanie, które zadaje jakby na okazji, prawda, czyli z okazji Dnia Ziemi. Nie odbyłoby się. Miałby los, żeby ta okazja była przez 365 dni w roku, a nawet 6 co 4 lata. Co 4 lata. W zależności jaki mamy luty. Ostatnie mam pytanie, takie ogólne pytanie, to będzie hasło. Wigielski Park Narodowy. No to dla nas jest szczególna dziedzina w sensie przestrzeni. To jest tak, zawsze, ale to zawsze mieliśmy tak poukładane w głowie. Proszę nie przywiązuj wagi do kolejności. Puszcza Białowieska, Bagna Biebrzańskie, Wigielszczyzna. Wigielszczyzna, Bagna, Puszcza. To są te trzy najważniejsze dla nas momenty i wyrazem tej ważności są moje książki, bo przecież Tętno Pierwotnej Puszczy o Białowieskim Parku Narodowym, Dolina Nieujarzmionej Rzeki o Bagnach Biebrzańskich, no i Bobry z Zapomnianej Jaćwieży, czyli Wigielski Park Narodowy. Na Wigrach dobrze, panie Bobrze, film też przecież to już jakby wybiegał poza książkę, ale tych produkcji filmowych i wersji papierowej było wiele.
Ale ja sobie tak wtrąciłem się, przepraszam. Wigielski. To wszystko można zobaczyć na naszej stronie. Wcale niekoniecznie reklamuję ją, tylko jeśli ktoś chciałby zobaczyć szczegóły, zapraszam. żubrowa10.pl. Dobiega nam czas końca naszego spotkania, może nie spotkania. Mamy tutaj kłopot z czatem. Jeśli macie Państwo, uczestniczy tutaj w tym spotkaniu, jakieś pytania, to prosimy o włączenie się, po prostu uruchomienie ikonki z głosem, z kamerką, jeśli sobie Państwo życzycie i zapraszamy do pytań kierowanych do Pana Jana. Zapraszamy. Pytania ma, pytanie widzę. Ja natomiast tylko tak od siebie muszę powiedzieć. A ktoś się zgłosił chyba? Jest, Paweł się. Halo, jesteśmy? Jeśli mogę. Tak, tak, prosimy. Panie Janie, oczywiście podziwiam Państwa, Pana i żony dokonania, natomiast sam jestem hydrobiologiem, więc zapytam, kiedy pod wodę Państwo zejdą, żeby pokazać na przykład tą Wigierszczyznę, którą pan również ceni. Myślę, że znaczy dziękuję. Dzień dobry, dziękuję za to pytanie. Muszę się krygować trochę odpowiadając, bo no prawda jest taka, to już nie nasze pokolenie, nie moje pokolenie raczej, ale proszę bardzo, świat jest otwarty, jest wielu młodych filmowców, którzy przyrodę wzięli sobie na cel, przed którymi to jest chyba właśnie otwarta droga. Powiem tyle. Próbowaliśmy, to nie jest tak, że zupełnie nie byliśmy pod wodą. Na Wigrach to było skromne możliwości, bo używałem wtedy takiego peryskopu. Akurat to było filmowanie w Kamionce. Tam ten krasnorost był między innymi filmowany, jakieś chruściki sieciowe i tego typu stwory. Natomiast nie miałem jakby takiej ambicji, żeby zejść głębiej, na przykład w jeziorze Hańcza. Jakieś kiedyś były nawet podchody, żeby się przyłączyć do kogoś. Muszę powiedzieć publicznie o jednej rzeczy. Znaczy, gdzieś to napisałem na stronie, więc już publicznie było. Ja nie potrafię pływać. Nie umiem pływać. Urodziłem się w Kazimierzu. Dobrze, dobrze, żeglarze nie potrafią również pływać, więc. Ale powiem więc tak. Z nurkami też tak czasami bywa. No właśnie, chcę panu powiedzieć, że miałem w swoim czasie, jak realizowaliśmy dwie części do Żyjącej Europy, to były Ostatnie Dzikie Lasy i Słodkie Wody, Freshwater, to się nazywało z angielska, to do Freshwater właśnie ja specjalnie nabyłem kombinezon nurkowy, suchy, taki pełnoprawny, notabene moim jakby opiniodawcą tutaj był człowiek, który miał ksywę Balon. On niestety zginął w wypadku z Giżycka, zginął w wypadku samochodowym w momencie, kiedy już u niego w domu był przygotowany dla mnie ten kombinezon, bo on miał firmę, która się tym zajmowała. Ja odebrałem ten kombinezon i proszę sobie wyobrazić, że chyba trzecim, co jeśli chodzi o tektoniczne jeziora, czyli jeziorze Ohrid w Macedonii, zszedłem na jakieś 5 metrów, co było dla mnie niebywałym wyczynem i szybko stamtąd wyszedłem, żeby był jednak wątek związany, dzisiaj to mogę już powiedzieć, nikt mi nic nie zrobi, żeby to był wątek związany z Wigrami. Jest takie jezioro Białe. Sławę wszystkim. Jest słynny cypel tam, gdzie kiedyś był Dom Pracy Twórczej PZPR i tak dalej.
Z tamtego mniej więcej miejsca zszedłem z rasowym nurkiem pod wodę. Ubezpieczał mnie. No właśnie, to wtedy robiliśmy do tej serii zdjęcia. Okazało się, że ja zaczynam się dusić. Jakoś tak jako niepełnosprawny, już na jego plecach wypłynąłem. Jak się okazało, to w mojej butli nie było od początku tlenu. No taki to był przypadek, więc biednemu i wiatr w oczy. No, byłem biedny, bo nienauczony pływania. Miałem jakąś awersję do wody, kiedyś się po prostu podtopiłem w Wiśle, a obserwowałem różne historie, no niestety z topielcami, z młodymi ludźmi kiedyś i to jest awersja, która mi pozostała. Mam szacunek do wody, ale czasami pcham się gdzieś, oczywiście w pełnym zabezpieczeniu, jak tylko się da, może nawet nad zabezpieczeniem. Także wracając do meritum, ja bym powiedział przewrotnie, wywołał pan wilka z lasu trochę. Czy w igrach jest coś do pokazania w wodzie? Znaczy, to jest zupełnie przewrotnie postawione pytanie, ale powiem dlaczego. Bo ja mam w pamięci ten czas, jak realizowaliśmy właśnie film Bobrze, czy na wigrach jest dobrze, i później ten program Freshwater. I wtedy były takie zakwity w Słupiańskiej na przykład Zatoce, ale i w innych. No było po prostu zatrzęsienie glonów, aż dziw, że tam przyduchy nie było. Pływały ryby oczywiście, no to jest jednak duży zbiornik i ma pewnie dużą zdolność jakby odradzania się. Ale pamiętamy wszyscy ten synonim wigier, czy wigierszczyzny, gdzie woda czysta i trawa zielona, prawda? No, czy ona taka czysta była? Myślę, że jednak to zlikwidowanie wszystkich tych elementów, nazwijmy je turystycznych, czy sam byłem harcerzem, ale tam też były cała infrastruktura obozowa harcerska, również oczyszczanie ścieków, czy zaprzestanie wlewu ścieków spowodowały, że ta mikrofauna, mikroflora i makro oczywiście przede wszystkim też trochę odżyła. Więc ja celowo przewrotnie zapytałem, czy jest co jeszcze filmować, prawda, w takich miejscach. Oczywiście, że jest, ale robiliśmy, żeby nie pozostawiać pana tak z pesymistyczną moją odpowiedzią, to powiem, że na przykład w Sucharach odławialiśmy jakieś roślinne organizmy i starałem się też mikroskopowo na przykład je fotografować, trochę filmować nawet. Oczywiście w warunkach nietoni samej, dzikiej, ale jednak z szacunkiem dla tych stworów, które tam żyją. Więc w ten sposób mogliśmy, ale myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa droga dla jakiegoś zwariowanego, zorientowanego właśnie na podwodną fotografię czy podwodny film przyrodniczy autora, bo muszę powiedzieć, że mam absolutny niedosyt takich utworów. Nie powołuję się do życia filmów, często filmów, a już na pewno filmów jakichś takich rasowych, jędrnych, z werwą, z pazurem opowiadających o tym świecie podwodnym. Często to jest tak, że jak już ktoś ma kamerę i zejdzie z nią pod wodę, no to przepraszam za wyrażenie, nie chcę, żeby to buńczucznie zabrzmiało i jakoś wyniośle z mojej strony, ale czasami wieje nudą tam. Chodzi o to, żeby film miał swoją konstrukcję, żeby
porwać widza, to jest zadanie autora, porwać widza za sobą, żeby dlatego zadałem to pytanie. Chce, prawda? Dlatego zadałem to pytanie, bo zdjęć jest całkiem sporo dobrych, jest kilku dobrych ludzi robiących zdjęcia podwodne. Jest kilka całkiem ciekawych filmów z rzek, zwłaszcza, bo tam łatwiej. Również myślę. Natomiast nie ma na przykład dobrych filmów chociażby o ramienicach i takich edukacyjnych dobrych filmów o ramienicach, które są takim stabilizatorem jakości wody. I tutaj Wigierski Park jeszcze ma co pokazać w tym zakresie. Widzę Jezioro Białe. No, na przykład. Ale wie pan, bo to trzeba jakieś takie iskry, niech będzie, że Bożej. Znaczy chodzi o to, żeby był ktoś, jakiś wariat z całym pozytywnym kolorem tego zawołania, który będzie wiedział, jak pokazać, bo to, że coś jest i że coś można zrobić, to wszyscy wiemy, ale nieliczni ludzie biorą się za to w sposób taki, który, o którym później mówi się, no przecież ja wiedziałem, że to tak należy zrobić, każdy powie, prawda? Post factum to wszyscy jesteśmy mądrzy, no. Tylko chodzi o to, żeby być kowalem takiej roboty, żeby mieć w sobie potrzebę pokazania tego. No bo to jest ważne, żeby to było strzewi od kogoś, a nie tylko na zasadzie jakiejś, powiedzmy, komercji, że ktoś powie, no robimy film, proszę bardzo, szukamy operatorów, szukamy reżysera, wszyscy się znajdą, bo ludzi jest mnóstwo na świecie, jak próbowałem wykazać, pożytecznych też. Więc to się da zrobić, tylko chodzi o to, żeby to miało swój pazur, bo zrobienie filmu według receptury, bierzemy szczyptę tego, łyżkę masła, jeszcze jajko, sól i tak dalej, kręcimy wszystko przez tyle a tyle minut, pieczemy tyle a tyle minut i mamy świetny wypiek, tylko on jest standardowy. A tu chodzi o coś, co będzie miało własny wyraz, co będzie nas przenikało do szpiku kości, po czym nie będziemy mogli spać, jeść i tak dalej, i tak dalej. Przesadzam celowo, przerysowuję, ale chodzi o to, żeby to było głębokie, żeby to było ważne. To wtedy ma szansę, że tak powiem, uderzyć po, użyję tu Wojtek Myśliwskiego języka, po miękkim każdego z nas, prawda? Żeby po prostu nas to obchodziło, żeby nas to dotknęło, żebyśmy to zauważyli. To wcale nie jest takie proste, bo zobaczcie, ja mówię tyle słów, a tylko jakiś może procent z nich jest istotny, najważniejszy. W filmie to jest trochę inaczej, jak na takim spotkaniu, jak to teraz. Jest bardzo ścisła dyscyplina czasu, gdzie trzeba, można to z zegarkiem w ręku wyliczyć, gdzie trzeba widza mieć dość szybko za sobą, bo jeżeli nie, no to ma ten fajny przycisk przełączania albo wyłączania, prawda? Jesteśmy wtedy już martwi. Ważne, żeby jednak mieć coś do powiedzenia, oby to było pokrewne temu, co ktoś chce słuchać, o czym ktoś chce słuchać. Albo żeby to było tak pokazane, że zwróci czyjąś uwagę i ktoś powie, kurczę, to ja nie wiedziałem, że ja mam obok w stawie koło swojego domu coś takiego, a to jest świat zupełnie naprawdę. I to jeżeli mogę w ogóle komuś młodemu coś powiedzieć teraz, to powiem, ludzie, szukajcie dookoła siebie tematów. To są niezgłębione rzeczy. To są naprawdę niezgłębione rzeczy. Ornitolodzy zawsze mówili, też miałem się przez lata całe za ornitologa w miarę czynnego, no wciąż ta mięta ptasia jest we mnie. Mówiono, zwracano uwagę i to było jeszcze w latach 80. na przykład, nikt nie zrobił filmu o wróblu. Passer domesticus, taki pospolitus, prawda? No.
A tymczasem nie ma. Ale zobaczcie, ale wróbla jest coraz mniej. W niektórych miejscach na lekarstwo. Teraz mazurki u nas się pokazały. Kilka lat temu jeszcze było sporo wróbli. Gnieździły się u nas w Winobluszczu, gdzieś tam pod dachem. Ćwierkało to całe towarzystwo. Od kilku lat wszystko ucichło. Może to jest, Wojtek, też odpowiedź, albo przynajmniej przyczyna. Tak, oczywiście, że tak. Wróbel, cieczę, głuszec, przecież musiał być kiedyś głuszec. No tak. Wprowadzamy głuszca. Teraz na siłę, tak. Nikomu to się nie podoba. Ale już jest trochę inny ten głuszec. Już pomijam genetykę, ale i powody jego nowego życiorysu są tutaj pisanego, są inne. Nie mówię, że złe, ja nie mówię, że jest źle, jak człowiek próbuje coś naprawiać. Jest bardzo dobrze, bo przynajmniej jest czuły i jakiś taki współczulny, że tak powiem, na wiele rzeczy. Także woda jest absolutnie, życie w wodzie, to jest absolutnie rozdział, na który ja nie miałem sposobu, nie będę się inaczej wywijał. Po prostu, albo może jeszcze inaczej, nie poniosło mnie aż do tego stopnia, znaczy nie wciągnęło mnie aż do tego stopnia, może zabrakło mentora na przykład, jakiegoś przykładu, bo takie iskry są na wagę złota. I zajmowałem się tym, co nad powierzchnią. Ale mam tu przed sobą akurat zdjęcie rzęsorka nad wodą w takim planie pełnym. Paprocie do tej wody się zwieszają. On odbija się w tej powierzchni i to samo przejście jest malownicze. Ale można by o wodzie naprawdę ględzić godzinami i absolutnie wszędzie jedno zawsze miałem, jeśli chodzi o wodę w naturze. Na uwadze. Zawsze mnie bardzo poruszał widok jakiejkolwiek kałuży, jakiegokolwiek źródełka, czy jakiegoś bajora, a już dalej Łęgu, Olsu z tą większą powierzchnią, wszędzie, gdzie ta woda istnieje. Przypomina mi się ustęp z komentarza do Freshwater, gdzie Peter Jones, rasowy Anglik i zawołany producent, który produkował The Charles of Life, Na ścieżkach życia u nas się to nazywało, on był producentem właśnie tej serii Living Europe. On mówił wtedy: There is water, where is water, there is life. No bo to jest truizm oczywiście, ale przecież to w rzeczy samej, kropelka wody. Nie wiem, no mieliśmy takie epizody, nawet przypominam sobie Stętna, kiedy moja żona gdzieś szła przez mechowisko takie podmokłe, nawet może nie podmokłe, tylko które jak gąbka chłonęło wodę i wciskała rękę w ten mech i wyciągała dłoń skuloną, żeby pokazać, że z niej kapie woda. No bo to był film, ma akurat swoją dynamikę ruchu i to jest możliwe do pokazania. Bo to nas po prostu obchodziło, że cała ta wilgoć zresztą, no poszukiwacze wilgoci, mógłbym przytaczać wiele takich określeń, które sobie ukuliśmy specjalnie na, znaczy nie sami, ale też za innymi autorami, ma się rozumieć, bo posiłkujemy się zawsze wiedzą, która już istnieje. Może coś tam, jakiś plusik do niej dodamy od siebie, ale nie wstydzimy się czerpać, bo przecież to jest po to. Po to ludzie poznają świat, opisują go, żeby inni z tych opisów korzystali, żeby byli bogatsi, mądrzejsi. Tak w ogóle a propos, myślę, że właśnie filmowanie przyrody i oglądanie filmów przyrodniczych czy albumów przyrodniczych czyni nas wrażliwszymi, mądrzejszymi, subtelniejszymi, rozumnymi. No i bodaj byśmy mieli jak najwięcej empatii, żebyśmy byli po stronie przyjaciół przyrody, a nie zarządzających nią, jako poddaną im, nam.
Nie, nie, nie. Mądrze zarządzać też trzeba. Oczywiście, oczywiście, bo to już jest jakby wtórny taki stan, kiedy przyroda przez wieki całe była eksploatowana, bo to leżało w naszej przede wszystkim naturze, to nie ma się też na to obrażać, że tak było. W końcu nikt się nie obraża na swoich przodków, prawda? A przynajmniej za mocno. Ale dzisiaj trzeba przynajmniej próbować w sposób, i to określenie absolutnie jest na miejscu, ja jestem całym sobą za nim, w sposób zrównoważony. Wielu ludzi jakby nie odczytuje w tym określeniu, to też jest, Wojtek, odpowiedź na pytanie, co dalej. Wielu ludzi nie odczytuje w tym określeniu nie tylko całej jego powagi, ale refleksji, jaka powinna nam towarzyszyć, bo cóż to znaczy zrównoważony? No taki, żebyśmy wszyscy mogli razem żyć, a nie zabierali miejsce innym, ale żebyśmy godzili się, to jest bardzo buńczuczne z naszej strony, żebyśmy godzili się dawać miejsce innym. Tu nie ma się co godzić, bo jeżeli będziemy zbyt buńczuczni, zbyt pewni siebie, no to mieliśmy w ciągu ostatnich 2 lat przykład. Przyroda bierze odwet. Weźmie odwet, jestem przekonany. Ale właśnie dlatego nasza mądrość powinna iść w tym kierunku, żeby się, no tutaj bym za Fredrą powiedział, kochajmy się. No. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy, zapraszamy. Uratował pan honor, panie Pawle. Zanim jakieś będzie pytanie, to ja opowiem jako anegdotę pewną historię związaną z wodą i ze zdjęciami podwodnymi. Prowadziłem badania związane, które były związane z bobrem. Wydobywałem zimowe magazyny żyrowe bobrów. To są te kupy gałęzi sterty, które są zatapiane w pobliżu Żyremi i Nor. I robiłem to w obszarze Wigerskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. I przy Leszczynowej Górze na Jeziorze Hańcza udało mi się trafić na potężny magazyn. On był wydobyty, pomierzony, w rozbiciu na gatunki, na klasy średnicy, długości i tak dalej, z powrotem oczywiście zatopiony tym bobrom. I to było 47 metrów przestrzeni. I ja oczywiście pochwaliłem się Jankowi, że mam taki potężny magazyn. Tych magazynów było tam kilkanaście. Wydobywałem je w przeciągu 2 lat. I tu trafiłem... Obrazowo dla Państwa 47 metrów przestrzennych to tak jak 5 fur chłopskich, to był tak potężny magazyn, tam wtedy pracowało 6 ludzi nad wydobyciem tego magazynu. Pochwaliłem się Jankowi, mówię, mam taki super, świetny magazyn, bardzo kocham. I Janek mówi, no to akurat była realizacja jakiegoś filmu związanego z bobrami, mówi, to ja przyjadę i spróbujemy nakręcić to wyjątkowe cudo natury, które jest, wtedy wydawało mi się młodemu człowiekowi 20 lat temu, że jest czymś wyjątkowym, bo faktycznie jest wyjątkowym, ale jakby też spotykane jest dosyć często w naturze, takie zgromadzenie gałęzi. I wtedy ja, jakoś zanim Janek przyjechał, zdarzył mi się wypadek i zostałem ubrany w korset gipsowy. Złamałem obojczyk i takie od pasa, rączki, wyglądałem tak jak nietoperz w ten sposób, ale skoro przyjeżdża Janek, to my pójdziemy po tych wertepach, tak? To my pójdziemy po tych wertepach i ja doprowadzę do tego magazynu, żeby pokazać go, żeby udało się zrobić te zdjęcia filmowe. A Janek jest człowiekiem, który jest złotorączką. Mi tego niestety brakuje, ja mam wiele w ręce do jakichś technicznych spraw, natomiast to, co w warsztacie Janka podziwiam, to jest to, że on potrafi przystosowywać swój sprzęt do nowych warunków i sam konstruuje różne rzeczy i wtedy, pamiętam, skonstruował peryskop. Zgodnie z tam, z jakimiś wymiarami kamery, to było wtedy, to jeszcze to nie było takiego sprzętu jak w tej chwili, że to było coraz bardziej, jak łatwe jest dostępne, coraz tańsze, społeczeństwa mamy coraz bogatsze, to przy tym, tylko trzeba faktycznie było tam te ustrojstwo, to coś
skonstruować specjalnie na potrzeby tych ujęć podwodnych. I teraz tak, w październiku ja wydobywałem ten magazyn, jest luty, idziemy zimą, ja jestem tym nietoperkiem połamanym, Janek, Krzysiu, Kowal, idziemy wszyscy z tym sprzętem, z tymi peryskopami, zachodzimy na miejsce, a tam magazynu nie ma, bo wobry zżarły te gałęzie i została niewielka część. To jest anegdota, tylko jakby to jest prawdziwe zdarzenie, oczywiście było tam. A takich rzeczy jest, zdarzało się bardzo wiele, ale wiesz Wojtek, jak dotknąłeś tej już mnie tak zgloryfikowałeś tutaj publicznie, że taka rączka złota jestem, znaczy powiem tak, mam dwie ręce, w tym jedną prawą. I myślę, że to jest bardzo dobry układ. Więc oczywiście to wiesz, to nie wynika z tego, że ktoś ma hopla nierówno pod sufitem i lubi sobie konstruować, znaczy nie mówię, że ci ludzie tak mają, tylko ja na przykład, że dla samego chcieństwa będę sobie coś konstruował. Zawsze była to jakaś potrzeba, zawsze od tego się zaczynało. Robiliśmy różne stabilizatory, jakieś latające kamery i tak dalej, właśnie nad Wigrami też. Zaraz mogę to o tym słowo powiedzieć, tylko chcę zwrócić uwagę, że z dzisiejszej zwłaszcza perspektywy to wygląda po prostu jak prehistoria. Tak. Ale dzisiaj bierzemy dron, jesteś żywym przykładem tego, tak. I latamy, prawda? Dzisiaj bierzemy jakiegoś gimbala sobie i prowadzimy kamerę biegnąc, skacząc, a ona idzie, nie chce podskakiwać, tylko gładko, miękko, softly i tak dalej porusza się. Kiedyś to było, trzeba sobie to wszystko wymyśleć. I na przykład, pamiętam jak dziś, to było, mam tutaj mapę w podglądzie, żeby nie było blamażu, mapę Wigier, żeby nie powiedzieć czegoś niewłaściwego, ale to było na rzepiskowym sucharze. On wtedy jeszcze inaczej wyglądał. Ta część od wschodu mechowiska była taka bardzo duża, znaczy nie tylko od wschodu. Tam po niej można było względnie twardo przejść, chociaż tam były bobry w ogóle na tym sucharze. Tak były. Mhm. I wtedy natrętna myśl mnie naszła. To było właśnie, kiedy kręciliśmy bobrze, czy na widłach jest dobrze. Natrętna myśl mnie dopadła, jak zrobić, żeby kamera mogła płynąć nad tymi mchami i pokazać je w takim długim jakby przejściu, locie, ale stabilnie. I powiem tak, już kiedyś o tym chyba opowiadałem, niosłem drabinę gdzieś wcześniej i zauważyłem, że jak ją sobie położyłem na taką 5-metrową aluminiową drabinę, często korzystaliśmy wspinając się tam na drzewa i tak dalej, do dziupli. Położyłem ją sobie na ramionach i jak ją potrafiłem ustawić w jej środku wagowym, to ja mogłem opuścić ręce i ona się trzymała. Lekko balansując ciałem, mogłem ją prowadzić. Zacząłem iść. Zobaczyłem, że jak idę, to koniec jej zwłaszcza trzyma się dosyć równo, niezależnie od moich kroków. A jak jeszcze na kocich nogach się szło, takich ugiętych i spokojnie, to jeszcze lepiej. No i wymyśliłem rzecz taką. Nabyłem rurkę hydrauliczną, to, że akurat była ocynkowana, to tylko dodatek nieistotny. Taką półcalową. Nagwintował mi to hydraulik w różnych odcinkach, to było zrobione. Kupiłem złączki, mówki, które wkręcały się te rurki, kolanka na końcu, żeby to się zwieszało. Dorobiłem do tego uchwyt, który trzymał kamerę pod tym kolankiem.
po drugiej stronie były nakręcane na tę właśnie hydrauliczną, ten hydrauliczny gwint ciężarki. Wtedy pamiętam, były specjalnie z blachy jednocentymetrowej wycinane, wyspawywane takie. I wziąłem to wszystko w teren, próbowałem z tym chodzić. Okazało się, że im dłuższe to jest, tym stabilniejsze. I że rzeczywiście chodziłem, zaraz dam żywy przykład tego, chodziłem z tym sprzętem po ple, po tej splei, prawda, rzepiskowego sucharu. Już próbuję zrobić coś, co jest udostępnianiem ekranu. Katachrom. Nie wiem, czy właściwą będę, widzę sekundkę, to będzie to. Czy widać teraz kawałek ekranu mojego? Przewijam. Tak, dobrze. Dobrze. I teraz to jest akurat na naszej stronie omówiony film Bobrze czy na Wigrach jest dobrze. I na dole jest galeria zdjęć, kiedy pracowaliśmy przy nich. Żebym nie był gołosłowny, proszę bardzo. To jest ono. To jest właśnie, tu jeszcze jest w wersji ulepszonej, stabilizator na boki z tyłu trzymał dość dobrze. Kamera to jest Eclair, kamera 16 mm, obiektyw 10 mm Kern, nasadka 5,5 szerokokątna do tego, gdyby ktoś był dociekliwy. A to jest właśnie, to tak wygląda, kiedy to niosłem. To, co widać pod kamerą, jeszcze taka listwa jakby, płaskownik aluminiowy. Zawsze, wtedy polubiłem aluminium zresztą. On był potrzebny po to, żebym z daleka, z odległości gdzieś 1,5 metra od kamery, kiedy szedłem, żebym widział odległość jej nad gruntem, tutaj nad mchami. To jest właśnie to mechowisko, tylko już tej bardziej turzycowej postaci. No jeżeli mechowisko może być w turzycowej postaci. Więc tu się używało bez przerwy różnych rzeczy. Może pokażę jeszcze kilka innych zdjęć, a to jest suchar wielki akurat. Nad kamionką, ale też budowałem właśnie takie sprzęty, taki rodzaj podnośnika. Pamiętam, wycyganiłem gdzieś na jakiejś stacji benzynowej, mieli wyrzucony taki przyrząd do mierzenia ilości paliwa, zrobiony właśnie z teownika aluminiowego, jakieś 3 cm na 2,5. No i ja po prostu oczy mi się zaświeciły do tego, wycyganiłem to i z tego zrobiłem sobie taki właśnie podnośnik, proszę bardzo. Można było tą kamerą wtedy wiosłować, robić jakieś ślizgi, jakieś podniesienia, przepływania koło kwiatów w miarę precyzyjnie. W tym woreczku są znowu jakieś ciężarki, bo to wszystko jeszcze musiało spełniać jeden walor, żebyśmy mogli to donieść na plan, prawda? To już jest natura w całej postaci. Bęka wtedy wpadła do sucharu. To są wygorzele, tak w ogóle. To tak, to widać. Tak. Tam gongoły był. A to jest znowu, a propos ustrojstw różnego rodzaju, to jest takie pudełko, ja nazywałem do zdjęć z pół wody. Z pół wody dlatego, że mogłem pokazywać jednocześnie, nie mocząc kamery, jednocześnie pokazywać to, co nad wodą się dzieje i pod wodą. Oczywiście trzeba było filtrować od góry troszeczkę, żeby kompensować jasność tego. No i właśnie te rzeczy, no z podnośnika też, to są piaski akurat. Dzisiaj bym już tam nie wjechał, a to jest moje ulubione białe wigierskie. No właśnie, latająca kamera. Ja wiem, jak wyglądają szczeble wbite w brzozę. Brzoza, która i tak później padła pod zębami bobrów, ale to już nie ma znaczenia. Byliśmy intruzami, ale to był jedyny sposób, żeby to zrobić. I ta kamera autentycznie latała. To był Bolex H16 Electric, który tam pracował. Albo na przykład szyny, które wymyśliliśmy.
To tylko o Czerwonego Folwarku gdzieś robiliśmy w tych, tam takie oczka są, były przynajmniej kiedyś. Wszystko pamiętam jakby. Więc cały wózek i szyny to też są rurki półcalowe, jakoś tam porobione. Na Słoninie na przykład to też dobrze jeździło. A przepraszam, to nie było przy Słupiańskiej. Jak już mam być precyzyjny, to myślę, że to w innym miejscu. No Suchar widzę jakiś jest. Tak, tak, ale to było koło Plosa Południowego. Tam jak się jedzie od Mulaczyska już dalej jest Krusznik, prawda? Mm-hmm. To tam jest takie... Nie, tam są te dwa obok siebie. Te małe stare po prawej stronie. Może to. A to jest Czarna Hańcza. Ja jestem tutaj z moją świeżą Mamiją 645, która tego dnia właśnie mi wpadła do wody, w błoto. A to się zdarza filmowcom, fotografom, to się zdarza. Także... Swoją drogą, wrócę jeszcze trochę do tego pudełka z półwody. No właśnie tutaj mamy bobra, który był akurat przyswojony. Wcześniej był taki bóbr, ale mówię o tym pudełku. Kiedy tam w pewnym strumieniu robiliśmy bobra, ja miałem wtedy Ariflexa, znacznie droższą kamerę, też 16, i tak z półwody próbowałem go robić pod wodą jednakowoż, czyli właściwie to pudełko było nad wodą, nie sięgało swoją górą do powierzchni wody, jakieś, nie wiem, 3-4 centymetry pod nią, więc kamera widziała to, co jest pod wodą. I ten bóbr świetnie napływał tam. Ja w tym amoku, kiedy zanim poszedłem kawałek z tym pudełkiem, żeby jednak jakiś ruch mieć, bo to zawsze dynamizuje ujęcie, choć niekoniecznie, czasami statyczne są piękniejsze, tak się zapatrzyłem, że po prostu nabrałem wody. Szybciej wyciągnąłem tego Ariflexa z tego pudełka, niż można byłoby sobie wyobrazić. Ale pamiętam, wtedy staliśmy całą ekipą w Maćkowej Rudzie. Korzystaliśmy z gościnności parku. I pamiętam, jak tego Ariflexa rozkręciłem. Siedziałem do ciemnej nocy. Rozkręciłem go na drobne, osuszyłem. Jakimś cudem, to tak a propos dwóch rąk, jednej prawej, jakimś cudem go złożyłem i nie został mi żaden element, więc to było dobre. Mało tego, kamera chodziła. Dzisiaj to byłoby niemożliwe. Znaczy możliwe byłoby co innego, telefon do firmy, która by przywiozła, kurier by przywiózł następną kamerę, prawda? No takie rzeczy nam świtały do głowy, żeby się wybierać łódeńką. Taki świetny pływak, jeden z drugim, prawda? Zatoka Słupiańska chyba będzie. To jest... Hańczańska to jest chyba. Hańczańska. Nie, to jest akurat... dokładnie to jest Hańczańska. Hańczańska, tu jak od Sucharków tych trzech, czyli Dębowskich i Zachodniego i Wschodniego, tam była kiedyś droga na dół, później zarosła, na szczęście, no jakieś tam resztki są, prawda? I to jest widok jakby na te wyspy cimochowskie tam w głębi. Postęp techniki jest ogromny. Ja pamiętam Suchar Wygorzele, Janek jesteś tam wysoko na drzewach, to było lata temu i nie było wtedy zapisu cyfrowego, tylko była taśma. Janek jest na drzewie, jest jakieś tam ujęcie z góry, zmiana światła, zmiana taśmy. Krzysiu wtedy podaje inną czułość, jedna taśma jedzie w dół, druga jedzie w górę i taka rotacja. Teraz wystarczyłoby przełączyć tylko ISO i sprawa byłaby załatwiona, przykryć jakimś filtrem ewentualnie i temat byłby pozamiatany. Natomiast
No kiedyś ten, poza tym jeszcze wywołanie tego oczywiście całego materiału i tak dalej, produkcja to była... zdjęciami, bo tutaj jest akurat Grzesio Kłosowski, który wtedy z nami pracował przy tym filmie. Więc tak to było. I no, po prostu masa wspomnień. A efekty tego, no, to możemy ewentualnie przez chwilkę, dosłownie chwilkę zobaczyć tutaj. To są te loty. No dzisiaj to wygląda anachronicznie, ja zdaję sobie sprawę, tylko proszę pamiętać, 90. Sprawdzę. Drugi. 92, trzeci, tak. Od kilkunastu dni włóczymy się z kamerą w poszukiwaniu. Krzysia Czubówna jakiś głos ma. Krajobraz jak sali odnajdujemy nad Sucharem Wielkim. Zdawało mi się, że takie śródleśne jezioro powinno puścić lody wcześniej niż rozległe Nigry, bo przecież łatwiej się nagrzewa. Zima nie ustępuje. Suwalszczyzna to najchłodniejsza część Polski. Co krok znajdujemy ślady aktywności wodów. Na brzegach Sucharu Wielkiego żyją w norach prawdopodobnie dwie rodziny. Przez całą zimę korzystały z zapasów pokarmu zgromadzonych w kanałach. Ciągły ruch zwierząt sprawia, że woda w nich nie zamarza. Zrobienie takiego ujęcia wtedy było karkołomne. Dzisiaj los wiekowej brzozy został przesądzony. Właśnie teraz na przedwiośniu, gdy każda soczysta gałązka jest na wagę złota, padnie niejedno drzewo. Ten z gryzli, jeden następnych, przekonuje nas o sile zębów gryzonia. Tak, bobr jest gryzoniem i to największym w Europie. Dwie pary potężnych siekaczy nie mają korzeni i rosną bez przerwy. Zwierzę zmuszone jest więc do ich ciągłego ścierania poprzez gryzienie. Bobry są typowymi roślinożercami. Pod koniec zimy podstawą diety jest kora i miazga drzew. Uwielbiają osikę i inne gatunki topól oraz wierzb, a także brzozy i leszczyny. Mniej chętnie zjadają orszy, ale tu, na brzegu Zatoki Krzyżańskiej, nie mają wielkiego wyboru. No to takie przykłady właśnie pod kątem, przepraszam, przerzucę trochę, pod kątem tych sprzętów. Odczuwając rok z naturą, nauczyliśmy się wyczuwać w powietrzu tę atmosferę. I to jest robota Szpiga Podnośnica. Jednak wigielska wiosna takie jest delikatne ruchy. Zachłannie wykorzystujemy każdą, choćby najskromniejszą chwilę słońca. Oczywiście używaliśmy różnych technik, które za chwilę będą poklatkowe zdjęcia, bo to było stosunkowo łatwe, chociaż żmudne. Ale i taśma wtedy dawała znacznie mniej możliwości. Drzwiami w smutku chmur nadeszła w końcu pora przebudzenia. Muzyka Irka Dregera. Robi swoje. No i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy tutaj, bo nas przyciska nas tutaj czas, który już żeśmy zdrowo przekroczyli. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? A propos przekraczania czasu, to dałem do zrozumienia wcześniej, że nasze produkcje zawsze to tym się cechowały jakoś tak. Znaczy, to żaden honor oczywiście, bo trzeba się trzymać ustaleń, dyscypliny, krótko mówiąc. Ale no niestety tak bywało. Zresztą przy tworzeniu filmów, czy w ogóle czegokolwiek, ja uważam, że najwspanialszą rzeczą jest taki orzenek, melanż, dwóch rzeczy. Głowa powinna być w chmurach, absolutnie, bo wtedy przychodzą piękne możliwości każdemu człowiekowi. Natomiast nogi powinny stać twardo na ziemi. Piękna serce puenta. I rozum. Piękna puenta, nie macie Państwo pytań. Ja pozwolę sobie powoli kończyć nasze spotkanie. 22 kwietnia, Dzień Ziemi, spotkanie
z Janem Walędzikiem. Zmartwiłeś mnie, Janku, jedną rzeczą mocno. Padły słowa, jestem na emeryturze. Ale jednocześnie powiedziałem, że przeżywam drugą wiosnę. Znakomicie. Mam nadzieję, że te jestem na emeryturze, to jest tylko zobowiązanie ZUS-u wobec siebie. Nie, to jest po prostu w dalszym ciągu. To jest, przepraszam, że ci wchodzę słowo, to jest taki stan, kiedy ja nareszcie mogę robić to, co lubię. Znakomicie. Czekamy na Puchalszczyznę, czekamy na kolejne, no nie wiem, czy produkcje filmowe, pewnie mam nadzieję też, ale na pewno wersje... Widzieliśmy sobie koniec z filmem, no bo na czymś trzeba się skupić i trzeba znać, mocią panie, miejsce swoje w szeregu. Dosyć tego, chcemy robić rzeczy, które nas obchodzą i powiem tylko tyle, jak już tak kończymy, a propos końca, tego prawdziwego końca, chcielibyśmy przejść jakby nie tyle do historii, co do życzliwej pamięci, jako ci, którzy jednak byli bliżej, z całym szacunkiem dla Wigier, którzy byli blisko Białowieży, blisko Puszczy, więc w tych swoich łepetynach wymyśliliśmy sobie taki ciąg, tryptyk białowieski. Tętno pierwotnej puszczy, saga prastarej puszczy i z zapartym tchem. To jest ten ostatni projekt. Tak chcielibyśmy być zapamiętani. Proszę. Tak, to jest ładne zakończenie. Dziękujemy za spotkanie. Masa roboty przy tym. Stronę pana Jana Walędzika państwo widzieliście. Ja pozwolę sobie zaprosić na stronę. Za chwilę będzie nowa, tak jak słyszeliśmy. No jeszcze to potrwa kilka tygodni, łącznie z tą Puchalszczyzną, bo wtedy będzie właściwie otwarcie takie nowe zupełnie, bardziej ludzkie. Kontakt z całą pewnością jest, pozwolę sobie zaprosić do kontaktu, skoro jest tam. Dziękujemy za dotychczasową pracę i my się to jeszcze pewnie zobaczymy. Na okoliczność różnych twoich produkcji, mam nadzieję. Ja jeszcze tak państwu muszę powiedzieć, na końcu przygotowuję się do wydania albumu i w tym tygodniu pozwoliłem sobie podczas prób tutaj poprzedzających nasze spotkanie pokazać zjawki mojego składu. Janek zupełnie zburzył to wszystko. Ja myślałem, że on nie będzie chciał ze mną teraz rozmawiać. Zburzył to kompletnie nie wszystko. Miałem taką trudną noc, nieprzespaną. Poprosiłem kilku kolegów, którzy zajmują się składami trochę w mniejszym oczywiście zakresie o ocenę tego zburzenia mojego pomysłu i wszyscy przyznali Jankowi rację, no tak. No i od początku cały miesiąc roboty jakby rozpoczynam przy tym, za co też jeszcze jakby od siebie dziękuję. Dziękuję Janku, dziękuję. Możesz na mnie liczyć. Bardzo, bardzo mi miło, mam świadków, ale to akurat nie jest potrzebne, bo zawsze mogą na ciebie liczyć. Bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję Jankowi, dziękuję państwu za spotkanie. Zapraszam do Wigierskiego Parku Narodowego. Ostatnie słowo Janka. Ja również bardzo dziękuję. Jestem zaskoczony, że w takim wiosennym dla mnie przynajmniej czasie mieliście państwo ochotę posłuchać gaworzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Z przyjemnością słuchaliśmy. Dziękujemy.